A więc witam wszystkich. Mamy dzisiaj 25 listopada. Pogoda jest bardzo śliczna. Jest coś koło 5 stopni na plusie. Słoneczko ładnie świeci, jak widać. No i fajna okazja, żeby gąbki się wykąpały. Tym bardziej, że widzę, że do płonika dzisiaj podchodzą i próbują się w płoniku kąpać. Także najwyższa pora, by już parę dni były kąpane, chyba około 7. Także są na pewno chętne, co widać. No, także się fajnie pławią wszystkie. Jak widzimy, wszystkie są oddzielone według swoich buksów. Samczyki. Ta samo na wolierce są zamykane w swoich jakby przedziałach. No i tak puszczą je dzień dnia z innego boksu. Raz tego. A to najbardziej jest po to, żeby po prostu przyczaiły się do swoich boksów, szczególnie gołębie młode, no nie? Bo tam kilka takich było, że raz zaglądałem w ten boks, raz w ten boks i tak dlatego zrobiłem, żeby nie dochodziło do takich bujek więcej i teraz puszczą na zmianę raz tego boksu, raz tego na miankę, żeby trafiały do tego swojego odpowiedniego, który będzie im przydzielony. Wiadomo, zawsze w tym boksie się zostawia, w którym na noc siedzą te gołębie, także wypatrzyłem wieczorem, że siedzą w tym i w tym, wtedy zamykałem je i no i wtedy dokładnie wiem, który boks, którym samczykom pasuje. Teraz o takie utwierdzenie tego tematu pozostało. No i tak, jak widać, fajnie wyglądają. Praktycznie już wszystko popierzone, tam jeszcze kilka sztuk takich, które duże, młode chowały, mają na szyi, jeszcze parę piórek do wymiany, a tak to ogólnie myślę, że w 95% gąbki już przepierzone. Zdrowie fajnie tryskają. Za parę dni będą szczepione przeciwko salmonelli i będą też odrobaczane. Takim specyfikiem jak Albagedon, jakoś tak się nazywa. Zostało mi go z tamtego roku jeszcze, ale były wszelnie zamknięte w lodówce, także myślę, że będzie dobry. Także taką jednodniowe odrobaczaniem zrobimy. Więcej badań żadnych nie będzie robione, tak mówiłem, no bo widzę, że nie ma potrzeby, bo gąbki fajnie wyglądają, fajnie jedzą. No i samo to, że chętne do kąpieli, to już samo to znaczy, że jest ok. Jak gdzieś któryś na boku siedział, ktoś tam by się mu nie chciało kąpać, to wiadomo, że coś może mu dolegać, nie? I co jeszcze? No nadal mam jeszcze tych sami za dużo. Ciężko mi się zdecydować, szczerze powiedziawszy. Przepatrzyłem jedną w jedną. Wszystkie te samiczki. Zostały te, co już praktycznie powinny zostać. Tak mi się wydaje. Każda jedna ma konkursy. Fajne konkursy. Szpicowe przeważnie i z maratonu, z pincetek. Wszystkie lotów ogólnie. Bo ja lecę, jak zawsze mówiłem, staram się lecieć ogólnie wszystkimi gołębiami na wszystkich dystansach. Także każda coś tam pokazywała, mają potem 5-6 takich konkursów w pierwszej setce, wszystkie przeważnie. No to takich gołębi tutaj po okolicy też jest ciężko już coś tam wywalić. Ale jak mówiłem, no prawdopodobnie te starsze samiczki będą musiały opuścić. Prawdopodobnie. 3 sztuki myślę, że nie da sobie do rozpłodu, do swojej gołębi dołączyć. A tam 3 samiczki, że prawdopodobnie będzie chyba wolne. Tyle kogoś interesowała, taka starsza samiczka z 16 roku. Bardzo dobra lotniczka, no bo innym prawem nie mogłaby gołębniku mi być do tej pory. No to można dzwonić tam kiedyś wieczorkiem. Możemy temat przemyśleć. Przedyskutować. No fajna ekipa. 3 sztuki będzie na wystawie moich gołąbków. Myślę, że wszystkie 3 biorę w reprezentacji okręgu. Tak mi się wydaje, bo mają bardzo fajne wyniki. Ale 3 sztuki daję i z zamiarem, że będą w reprezentacji.
na ogólnopolskiej w kategorii maraton z 2 lat, w kategorii G roczniaka mam i jeszcze w kategorii wyczyn z 2 lat. Także takie 3 kategorie mi się w tym roku fajnie poleciały i te gąbki po prostu trzeba je pokazać. Tak mi się wydaje, że skoro mają taki dość fajny wynik w okręgu, to czego ich nie przedstawić szerzej. Oczywiście jeśli będzie wystawa ogólnopolska, bo to na tą chwilę chyba tego nie wie nikt, to to się może jeszcze wydarzyć. Niby w okręgu mamy już niedługo, 12-13. Mam nadzieję, że się odbędzie. Wszyscy widzimy, co się dzieje z COVID-em, z tymi tematami, także Piera, wie, co nam tutaj zarządzą. Coś tu słychać było, że już masowe imprezy chcą odwoływać. No ale to myślę, że lada dzień się wszystko wyjaśni. No i zobaczymy. Puszczam je na zewnątrz, tak sobie staram się co drugi dzień na zmianę, raz samiczki, raz samczyki. Tak od godziny 11 do godziny 14 mają wloty otwarte. Te co im się chce latać, sobie wychodzą, sobie latają. Karmione są 2 razy dziennie. Kiedyś karmiłem, że do pełna sypałem, cały czas tylko dosypywałem. Teraz jednak troszkę temat zmieniłem i teraz karmię je rano około 10, drugi raz około 15. Takimi dawkami, że po prostu w miarę wszystko wyjadły, troszkę nam może zostać jęczmienia, ale też niedużo, żeby cały czas miały apetyt przy każdym podejściu. Tak się staram robić w tej chwili. I co tu ciekawego jeszcze? Czekamy na nowy regulamin. Jakieś przecieki dochodzą, że mają być jakieś zmiany. Zobaczymy. Coś ponoć w temacie rejonów lotowych, w temacie lotów młodych ponoć jakieś zmiany mają być. Także wszyscy czekamy niecierpliwie. A się regulamin pojawi, to będziemy dyskutować na ten temat. Oby tylko było coś na lepszego. No mam nadzieję, że tak będzie. Zmiany są wskazane na pewno, bo jednak cały czas wszystko idzie do przodu, coś się musi dziać. Relaks. Woda zimna. Ja tam się nie bawię w żadne podgrzewanie wody. Nigdy tak tego czegoś nie robiłem. Znam kolegów, co wodę dają ciepłą na kąpiel, no ale ja jakoś od x lat robię także wodę zimną i nie widzę po nich, żeby tam coś im się miało przez to złego dziać. Jest ona sól z polskiej firmy. Jakiś tam wyciąg jest taki miętowy w tej soli. Ładnie pachnie. Na zmianę dajemy raz tą, raz tam jeszcze inną. W sumie ze 3 rodzaje. I tak to pokrótce u mnie wygląda. Wszyscy czekamy niecierpliwie. Wiadomo, nowy staw do lotów, by coś się działo. Już się trochę człowiek sprzykrzył za lotami. Nie będę ukrywał, że jak jest sezon, to człowiek taki zmęczony pod koniec, jak już młode loty się kończą, już ma dosłownie raz momentami dość tego tematu, tego koszowania, tego jeżdżenia, tego cały czas. Wiadomo, zmęczony jest tym wszystkim, ale później jak się loty skończą, minie dosłownie 2 tygodnie i zaczyna coś brakować. Wtedy by się chciało, żeby już nawet loty mogły być od nowa. No takie to nasze hobby. Przynajmniej ja tak mam. Zaraz szybko gdzieś mi wraca chęć do lotowania gołębiami.
tam samiczka jeszcze, mam takie dwie podejrzane samice, które się w ogóle nie odzywają. Niby są samice, ale tak do końca nie jestem jeszcze pewny, bo nie dają po sobie poznać, a są gdzieś z lata. Loty młode obleciały i tak nie jestem pewny, może być, że będą i samczyki nawet. No to byłoby wtedy super, bo nie? Pasowałoby. A jakie to będzie? Z 15 samic na pewno luźnych. No i prawdopodobnie luźne będą lutowane, te młode pewnie partnerów nie dostaną, dostaną tego siódełka. I tam będziemy próbowali je lutować. Albo coś jeszcze wymyślić, zobaczymy. Jeszcze jest sporo czasu na przemyślenia. Teraz zobaczymy. O, woda ja widać. Zrobiła się biała. Ale troszkę pudru zostawiły. A teraz damy im tutaj suszenie do godziny. Jeszcze myślę z godzinę po kąpieli, nie sobie na słonku poleżą. No i później je wpuszczamy do środka. Do swoich przydziałów i karmimy. Ale tam już wszystkie praktycznie powychodziły. Fajne warunki mają, to mi się zawsze marzyło, mieć takie waruneczki na takie kąpiele, takie tematy. Jednak to jest super wygoda, taka woliera. Na ruście drewnianym można po nich śmiało chodzić, skakać dosłownie. Wszystko tak jak powinno być. Każdy przedział osobno zamykany. Nasłonecznione, siaty z przodu, dużo powietrza świeżego. Także mają warunki bardzo fajne na takie kąpiele. Kiedyś się kąpało gąbki na głębniku w środku, to jednak była porażka momentami, bo jednak jak nachlapały, to tyle ta podłoga. Parę sezonów i już ją trzeba było praktycznie zmieniać. A tutaj wszystko leci pod spód. Tam jest wylewka, pomału wszystko fajnie obsycha sobie. Tam teraz też porobiłem takie wywieczniki w tej blasze z przodu, żeby tam powietrze dochodziło. Także myślę, że szybciej ta woda, która tam będzie skapywała, będzie obsychała. No, w hodowli zawsze jest coś do roboty. To nie ma tak, że coś się zrobi raz i już na x lat będzie miało być tak samo. Ja tam dużo mam kolegów w Polsce znajomych i słyszę, że stale mi mówią, to przerobił. Jednak tak to jest, że gdzieś się coś fajnego podpatrzył kogoś i zaraz coś się stara i u siebie zmieniać. No, ale to i fajne poreszcie, że teraz jest taka możliwość, że hodowcy takimi rzeczami się chwalą, pokazują, filmiki kręcą. Tylko się cieszyć, bo dzięki temu powinno to hobby nasze jeszcze jakiś czas, mam nadzieję, że długi, być, no nie? Chyba, że jakaś znowu europosłanka nam tu wymyśli, że hodowla gołębi to jednak tak jak u nas jest niewskazana, bo może wiadomo o co chodzi. Już temat słyszałem parę dni temu na temat koni, że nie wolno będzie jeździectwa prowadzić, bo jednak konie są męczone przez ludzi. Zaprosili ją tam do stadniny, tam gdzie pracują z takimi dziećmi chorymi. No i ciekawy jestem, jakby tam była na tej wizycie, co by ona powiedziała. No, pomysły były z mięsem, z rybami, że nie będzie nam wolno jeść, także mam nadzieję, że nasze gołębi nam się nie przypierdzielą, że nie wolno nam gołębi będzie kiedyś tam chować. No ale to u nas jest wszystko możliwe w tej naszej rzeczywistości. Nawet takie myśli nie dopuszczam. Żeby takie coś mogło przejść, no ale... Mamy taki nawiedzony polityków. Dobrze, że kolebką gołębiarstwa to jest w sumie Belgia i Holandia, tamok jest, jakby nie było. Całe przewodnictwo naszej polityki Unii Europejskiej, także myślę, że takich przepisów w tamtych krajach też by się hodowcy nie zgodzili. Tak myślę. No dobra, pokrótce byłoby pewnie tyle, bo słyszę, że chyba samochód jakiś przyjechał. Prawdopodobnie dostawa do sklepu, także idziemy coś tam działać sobie. Także relację krótką nagrałem. I myślę, że nagramy coś jeszcze z wystawy prawdopodobnie.
Zobaczymy, jak wystawa się odbędzie. Może na wystawie filmik taki krótki nagram, albo zdjęcia przynajmniej tych lotników i wyczyn, jaki tam osiągnęły. Wtedy dopiero się pochwalę, jakie miejsce zajęły, bo na tą chwilę wiadomo, nic nie jest pewnego. No a po wystawie będzie już wszystko jasne. Także na tą chwilę wszystkich pozdrawiam i dobry lot. Dużo zdrówka życzę wszystkim. Cześć.